Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj zajmiemy się SSD-kami, konkretnie napędami czy dyskami niepoprawnie nazywanymi przez wielu SSD i dwoma ich standardami, najpopularniejszymi w tej chwili, czyli standardem SATA, już trochę odchodzącym do lamusa i standardem, który już w tej chwili wkracza jako główny na rynek, czyli NVMe. Te dwa typy dysków dzisiaj omówimy. Na wstępie chciałbym tylko zaznaczyć, że ten materiał będzie bardziej ogólny, nie będę skupiał się tutaj na dokładnych, teoretycznych, maksymalnych prędkościach danego protokołu czy standardu, tylko podawał wam rzędy wielkości. Z założenia ten materiał ma być nawet przystępny dla osób, które niespecjalnie mają pojęcia o SSD, a nie dla tych, którzy, nie dla starych wyjadaczy, którzy doskonale znają te standardy, chociaż myślę, że wielu z was też pozwoli uporządkować pewną wiedzę, ponieważ może nie każdy wszystko wie na temat SSD-ków, chociaż wydaje mu się, że te główne informacje posiada. Zacznijmy może od standardu SATA, który w zasadzie na pewno w każdym z waszych komputerów powinien gościć, przynajmniej jeżeli nie są najnowszymi modelami, gdzie już interfejsów SATA często się nie montuje. Ja mam tutaj przykład takiego dysku, tu jest akurat 500 GB wersja Crucial BX100, miałem jeszcze MX100, chyba 512 GB, niestety ten legendarny dysk SATA padł mi. Takie dyski, słuchajcie, wyglądają, o tutaj mamy też kolejne dyski tego typu, czyli najnowszy, też już w tej chwili powiedziałbym legendarny MX500 o pojemności 1 terabajta. Mam też takie małe, bardzo popularne BX500 o pojemności 240 GB, które są polecane również do zakupu, aby zmodernizować stare dyski HDD. I taki dysk, słuchajcie, wygląda w ten sposób, tutaj akurat w kieszeni. Spróbuję dla was go wymontować. On ma interfejs, słuchajcie, SATA. Interfejs SATA wygląda w ten sposób i ten interfejs przez lata był standardem. Nadal jest w wielu komputerach, czy to stacjonarnych, czy w laptopach. 1 terabajt, tutaj pojemność Samsung 870 EVO. Również jeden z najbardziej polecanych napędów SSD-ków do modernizacji, do komputerów. Mocny gracz na rynku napędów SSD. Z drugiej strony, słuchajcie, mamy dyski oparte o interfejsie NVMe. Tutaj Crucial P5, jeden z mocniejszych przedstawicieli NVMe, chociaż już nie najnowszy. Mamy też polecanego z pierwszej, słuchajcie, z pierwszego wypustu Western Digital WD Blue SN550, dysk bez pamięci DRAM, co jest w tej chwili już coraz niestety częstszym kierunkiem rozwoju, nazwijmy to. Nawet Samsung w serii 860 bez Pro, 980, przepraszam, bez Pro wprowadził DRAMless, czyli wykastrował dysk z pamięci podręcznej. Realizuje się to przez sterowniki, ale to jest zupełnie inna już para kaloszy. Toshiba, dawna Toshiba Kioxia, niedawno był też film na kanale na temat tego dysku. To jest ciekawy przedstawiciel NVMe dysków o pojemności 1 TB, jeden z najtańszych, wspierających standard format M2 2280. Czyli 8-centymetrowy standard, 80-milimetrowy, PCI generacji trzeciej, razy 4. Słuchajcie, mamy generalnie generację. Najnowsza jest PCI generacji czwartej i ona już daje nawet do 7000 MB na sekundę, jeżeli chodzi o odczyt zapis. Teoria oczywiście, w praktyce koło 5 można wyciągnąć. No strasznie się te dyski grzeją i są dużo droższe, pasują za to do PlayStation 5 i do najnowszych konsol jako rozszerzenie pamięci wewnętrznej, bo na USB można wolniejsze dyski montować. Jeżeli już jesteśmy przy porównaniu, to na przykład ten dysk ma
bo tak naprawdę na rynku dominują dyski jeszcze PCI właśnie Express 3.0 generacji trzeciej, czyli takie, które mogą wyciągnąć no, teoretycznie do, poprawcie mnie, w praktyce około 3000-3500 MB na sekundę osiągają. Ten jest jeszcze wolniejszy, chociaż wspiera ten standard, bo on osiąga do 2000 zapis odczyt, nawet niecałe 1700 MB. Tutaj mamy nieco szybszy dysk, pomimo tego, że on nie ma, w odróżnieniu od tego, pamięci podręcznej, co też jak widać nie zawsze jest wyznacznikiem prędkości. Mamy tutaj prędkości do 2400 MB na sekundę. To są jeszcze te starsze pamięci, które są bardziej polecane. Tego już, tej wersji już raczej nie dostaniecie na rynku, bo producenci coraz częściej te pamięci niestety podmieniają, najczęściej na gorsze. Robi to nawet Samsung, słuchajcie, w swoich flagowych modelach. Jeżeli chodzi o ten model, tak jak powiedziałem, on jest nieco szybszy, bo około 2500 odczyt, około 2000 MB zapis, więc jest nieco szybszy od tej Kioxii. Natomiast najszybszy z nich, około 3500, wyciąga Corsair P5. To są takie dyski, które ja posiadam, NVMe. I teraz dochodzimy do kwestii najistotniejszej, czyli kwestia, słuchajcie, kwestia prędkości. Słuchajcie, kwestia prędkości, bo pytanie, jaka jest różnica między takimi dyskami SSD na NVMe i takimi na, słuchajcie, SATA. Różnica jest zasadnicza, bo dysk SATA, czy raczej interfejs SATA, był zaprojektowany wiele lat temu i ogranicza go maksymalna przepustowość 6 gigabitów na sekundę, czyli w praktyce około 550 megabajtów. To jest maksymalny praktyczny odczyt z dysków SSD opartych o standard SATA. Tutaj mamy, no załóżmy, do 3000, czy nawet do 3500 w takich popularnych modelach generacji trzeciej PCI 3.0, do 3500 zapis lub nawet do 7000 w teorii, czy PCI 4.0, jest już standard 5.0, czy jest wdrażany, tam jest do 15 000 MB. Oczywiście te dyski to już jest kosmos, ale one nie są jeszcze powszechnie dostępne w sprzedaży. Maksymalnie mamy około 7000 przy PCI Express 4.0, ale one są bardzo drogie, czyli załóżmy około 3500 w praktyce kontra 500 MB. Teoretycznie 7 razy szybciej, tak? Teoretycznie. W praktyce, no właśnie, i tutaj z tym jest, słuchajcie, różnie, bo z jednej strony mamy aż 7 razy szybszy zapis, ale on jest szczytowym zapisem i pamiętajcie, że w przypadku na przykład gier, uruchamiania systemu, te różnice nie będą duże, bo gry szczytowo potrzebują wyższy skok prędkości i tutaj ta różnica może być sekunda, 2 sekundy. Pytanie, czy przy wczytywaniu gry 2 sekundy tak naprawdę robią różnicę? Według mnie nie. W przypadku startu systemu jest to też kwestia 1-2 sekund, też to różnicy myślę, że większej nie robi, więc na co dzień przy zapisie jeszcze 4K wideo edycji też tak naprawdę nie są to przy renderingu tak duże różnice, które przemawiałyby za tak naprawdę dyskiem NVMe. Czyli w praktyce różnica jest dopiero przy przerzucaniu dużych ilości danych, więc jeżeli zapisujecie grę, instalujecie grę albo przerzucacie dziesiątki czy setki gigabajtów, to rzeczywiście zaoszczędzicie sporo czasu w przypadku dysku NVMe. Także teoretycznie jest różnica, w praktyce nie w wielu wypadkach widoczna. Można byłoby powiedzieć, po co w takim razie kupować dyski NVMe, jeżeli dyski SATA są wystarczająco szybkie, a różnica jest niewielka. Słuchajcie, odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że dyski NVMe zaczęły kosztować tyle samo co dyski SATA, a nawet mniej. I w tym wypadku mamy, w przypadku zakupu takiego dysku, jeżeli mamy możliwość zainstalowania sobie dysku NVMe, to warto to zrobić ze względu na ewentualną przyszłość, tak? W kwestiach przyszłościowych, upgrade'ów i tego, że kiedyś możemy wykorzystać w niektórych sytuacjach takie prędkości. Jeżeli natomiast nie macie NVMe, to spokojnie możecie kupić SATę
i na co dzień nie odczujecie zbyt dużej różnicy, jeżeli, tak jak powiedziałem, nie przerzucacie tony danych. I tylko kwestia ceny tak naprawdę jest tutaj istotna. Te dyski nawet często bywają już tańsze niż dyski na SATA, dyski na NVMe, dlatego też te dyski można polecić i jeżeli macie możliwość, to kupujcie NVMe. Jeżeli nie, kupcie oczywiście SATA, strata duża w praktyce nie będzie. Dyski NVMe zaczęły być nawet tańsze w tej chwili niż SATA, stąd też no nie widzę już sensu, jeżeli macie wolne złącza w laptopie, czy często są takie nawet 2-3 w laptopach w tej chwili, czy w komputerach stacjonarnych, gdzie też jest ich kilka, coraz częściej kupowania dysków na SATA. Macie je jak najbardziej, można z nich dalej korzystać. Natomiast jeżeli macie możliwość i wybór, to raczej bierzcie NVMe z uwagi na koszty i też mniejszą powierzchnię zajmowaną przez taki napęd, bo w praktyce nie wiem, czy wiecie, że w tych dyskach w środku często siedzą takie same małe płytki, a resztę zajmuje po prostu plastik. Przykład na przykład z tą Kioxią. Ona posiada pamięci, które montuje się i w takich dyskach SATA, te same, i te same montuje się w modelu NVMe. Różnią się tylko kontrolerem, no i oczywiście maksymalnymi, słuchajcie, transferami. Dzięki Wam za uwagę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące dysków SSD, to zadawajcie je w komentarzach. Jeżeli materiał Wam się podobał, to poproszę o łapkę w górę. Jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, to zróbcie to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem. Oglądajcie też inne filmy na kanale, lajkujcie, subskrybujcie. Hej, hej, do kolejnego materiału.